Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie na kanale Zwiedzamy. Dawno nas nie było, ale wiadomo, rok szkolny, żłobek, dużo rzeczy się nagromadziło. No i chwilowo musieliśmy zaprzestać wyjazdów z przyczepą i przygotować się do szarego życia. Ale dzisiaj mamy dla Was, mam nadzieję, fajną atrakcję, z której możecie skorzystać aż do 2 marca. Zabieramy Was do Mikołowa, do Ogrodu Botanicznego Żółtego, gdzie wczoraj otwarto wystawę Garden of Lights. Także zostańcie z nami, jedziemy na światełka! Dojechaliśmy na miejsce. My mamy stychów tutaj niecałe pół godzinki. My już byliśmy w tym ogrodzie botanicznym. To jest fajne miejsce, jest bardzo zielone, jest plac zabaw. Jest restauracja z wieżą widokową. Udało nam się zaparkować, ale tych miejsc parkingowych, z tego co widzę, nie jest za dużo. Nie wiem, czy to są jedyne miejsca parkingowe, bo zawsze tu parkowaliśmy. No i w sumie jeszcze się to dobrze nie zaczęło, bo jeszcze się nie ściemniło, a już jest parking full. Także zobaczymy. Bilet w dniu dzisiejszym, czyli piątek, sobota, niedziela, my jesteśmy w sobotę. Normalny 42 zł, ulgowy 37. Dzieci do lat 3 płacą złotóweczkę. No a teraz zapraszamy Was na wycieczkę. Razem z Piotrusiem Panem. Bo motywem przewodnim tej wystawy jest Piotruś Pan. A widzicie, tutaj zapomniałam, że tutaj jest jeszcze jeden parking, także nie musicie skręcać od razu na ten pierwszy, tylko jedźcie pod sam szlaban i w prawo. Jeszcze jest jeden parking. A tutaj się wchodzi na wystawę. My mamy już bilety kupione, więc chyba możemy iść prosto do bramek. Oczywiście bilety możecie sobie kupić na miejscu. Patrzcie, tu macie grę terenową, musimy zeskanować kod QR i podążać śladami bohaterów i rozwiązując zagadki. Na końcu odbieramy jakąś nagrodę, przy okazji mamy tutaj plan, jak się poruszać i legendę. Tak, my idziemy, mamy 10 jakby stacji. Dobra, to zeskanujmy teraz ten kod QR. No i przed nami już choinka. Wprawdzie mamy październik, ale choinka już stoi. Pamiętam, jak byliśmy na Alicji w Krainie Czarów, też było dosyć wcześnie, a choinka już świeciła i nawet grała. Nie wiem, czy przeszliśmy już połowę. Przeszliśmy dosyć spory kawałek. Wygląda to bardzo fajnie. Troszeczkę mają tutaj ciężko, bo w zeszłym roku było w Legendii, więc oprócz biletu wstępu mieliśmy też dostęp do karuzel. My w zeszłym roku wprawdzie nie byliśmy, ale byliśmy na wersji Aladdin. Jak chcecie sobie zobaczyć, jak to wyglądało, to wkleję Wam kartę. Tutaj należy się nastawić na taki fajny, spokojny spacer. Nie ma tłumów, można spokojnie sobie zrobić zdjęcia. No i jak jest taka pogoda jak dzisiaj, to naprawdę bardzo fajnie się spaceruje. I dochodzimy do kolejnej inscenizacji. Zaraz Wam ją pokażę. No i tam, stań po mnie. No szybko, stańcie. Szybko. Maja. Szybko. Zobaczcie ten hit. Grające huśtawki. Grające, śpiewające chyba. Super. A, czyli huśtawki nie grają, tylko się świecą, a grają tutaj dzieciaki. Ale fajne. No to tego jeszcze nie widzieliśmy w żadnym ogrodzie świateł.
No i zobaczcie teraz tą choinkę, którą wam pokazywałam mniej więcej w połowie. Chyba mijamy ją, tak mi się wydaje, że już przy końcu zwiedzania. No tutaj już ewidentnie czuć świąteczny klimat. I na końcu całej wystawy mamy taki długi LED-owy ekran, który nam pokazuje dżunglę. Mamy lwa, słonia. To akurat bardzo fajny, bardzo ładny efekt.